Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Święta, święta i po świętach. Mam nadzieję, że jesteście wszyscy bezpieczni, wypoczęci, mimo że te święta były wyjątkowe. Gronie naprawdę bardzo okrojonym, to jednak nigdy więcej to się nie powtórzy. Dla mnie to był bardzo trudny czas, bo nie mogłam spędzać tych świąt fizycznie z moją mamą. Połączyliśmy się oczywiście na FaceTime'ie z nią, ona płakała, ja płakałam, no i to tak właśnie się, słuchajcie, skończyło. Z moją babcią tak samo, też nie mogłam ich przytulić, wyściskać, ani złożyć im osobiście życzeń, podzielić się jajkiem. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że jak byłam w 6 miesiącu ciąży z moją córką, to mój tata zmarł, więc moja mama też jest sama od lat. I dlatego nigdy nie chciałam do takiej sytuacji dopuścić, jedynie ta pandemia nas do tego zmusiła. Mam nadzieję, że to tylko nauczy nas tego, aby doceniać te relacje i aby jednak nigdy się nie wymiksowywać z żadnych spotkań rodzinnych, bo to jest naprawdę bardzo ważne wtedy, kiedy nie możemy się już spotkać z naszymi najbliższymi osobiście, naszą najbliższą rodziną, to wtedy chyba najbardziej to doceniamy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski z tych lekcji. No ale cóż zrobić, tak musi być i już. Nie tylko dla mnie te święta były smutne pod tym względem, ale też dla większości z Was. Jeżeli chodzi o dekoracje świąteczne, to muszę powiedzieć, że całkiem nieźle mi się trzymają i na razie jeszcze chyba nie będę ich sprzątać. Wystarczy, że wymienię wodę w baziach, bo tutaj dziewczynki zrobiły cudną dekorację. Jak Wam już pokazywałam, zawiesiły na baziach jajeczka. No i tak naprawdę jak wymienię wodę, to myślę, że spokojnie jeszcze coś tam postoi. Już zaczęłam poświątecznie sprzątać. Dzisiaj miałam taki dość dzień, że tak powiem, organizacyjny, bo musiałam mieć podłogę, łazienki i tak dalej, i tak dalej. Zasadziliśmy drugi raz rzeżuchę i nie wyrosła nam na święta niestety, bo do tamtej dziewczynki wlało trochę za dużo wody i musiałyśmy jeszcze raz się tym zająć, więc ta rzeżucha wyrosła trochę później. W ogóle też w niedzielę wielkanocną pod moimi drzwiami znalazłam od mojej sąsiadki, słuchajcie, prezenty. Dała mi taki piękny bukiet, który w ogóle zrobiła sama. Ona to wszystko robi sama i te jajeczka zrobiła sama. To jest mulina, to jest wszystko na patyczkach do szaszłyków zamocowane i to są wydmuszki. Ona to wszystko smaruje klejem i misternie, słuchajcie, to wszystko dekoruje. Bardzo mi się to podoba. Te bazie są prawdziwe, bukszpan też, a jajka na pewno sobie zachowam. Więc nie wiem, jak się ją wzięczy, też będę musiała coś DIY zrobić. I dostałam jeszcze od niej jedną rzecz, którą również zrobiła sama. Zobaczcie, jakie piękne. Pokazałam Wam to wcześniej w tym wielkanocnym vlogu, no ale dostałam to w niedzielę, a tak naprawdę w niedzielę rano tego ostatniego vloga Wam skończyłam nagrywać, bo chciałam tylko Wam pokazać mniej więcej nasz stół, który był jaki był, no, czteroosobowy, ale cóż. I to jest tak, drewno, taka podstawka, która później może być tacką, sianko, a la sianko, oraz styropianowe jajeczka, które są pomalowane srebrną farbą i posprejowane brokatem oraz takie przyklejone klejem na gorąco, to wszystko jest piórka. Bardzo ładnie to wygląda. Jestem pod wrażeniem i ona mi powiedziała przez telefon, że zrobiła mi szare, bo pasuje szare do mojego wystroju. Sobie zrobiła też różne kolory. Żółte, pomarańczowe, bo wysyłała mi zdjęcia. Piękne rzeczy. Moja sąsiadka tutaj uskutecznia. Moja sąsiadka jest akurat, słuchajcie, specem od DIY. Może kiedyś uda mi się ją namówić, żeby coś nam pokazała, żeby wystąpiła może na kanale, fajnie by było. Parę inspiracji od niej zaciągnąć, no chociażby takie jajeczka. Ona te pisanki robi od lat, właśnie dekoruje je na różne sposoby. Więc jeżeli będzie taka okazja, to postaram się Wam pokazać. Chociaż no, jak widzicie, to są te z muliną, ona jeszcze coś tam maluje. Pisanki jakimiś farbami do szyb, coś takiego widziałam u niej w tamtym roku, piękne, naprawdę bardzo mi się podobały i to rzeczywiście są wydmuszki, są prawdziwe jajka, to nie są jakieś tam sztuczne styropianowe, te są styropianowe, a te to są wydmuszki, które są nabite na patyczki do szaszłyków, a tutaj jest jeszcze gąbka w środku, ja dolałam wody, żeby zwilżyć ten strojek i jak na razie nie mam zamiaru w ogóle tego sprzątać i chcę, żeby to jak najdłużej wytrwało. Dekoracje wielkanocne jeszcze
u nas królują. Zresztą to jest bardzo fajny kolor, taki wielkanocny. Później można jakoś wykorzystać tą doniczkę, jakieś żółte kwiaty wyeksponować w tym wazonie. No, zobaczymy. Dostaję od Was cały czas pytania o moje leczenie ze Smile Nation, no nakładki, które noszę. Jeżeli nie oglądacie, to na pewno widzieliście ten filmik. Jeżeli nie, zostawię Wam w proponowanych, zostawię Wam też linka pod spodem, jak te nakładki można zamówić. Nawet jeżeli siedzimy w domu teraz w izolacji, bez problemu możecie leczyć się zdalnie. Wystarczy, że wejdziecie na stronę, odpowiecie na parę pytań. Później, jeżeli zakwalifikujecie się do leczenia, Smile Nation wysyła Wam takie wyciski, taki zestaw, który również pokazywałam Wam w filmie, taką małą prezentację, więc tam możecie sobie do tego filmu zajrzeć, żeby zobaczyć, jakie to jest proste i naprawdę można to samemu zrobić. Oczywiście można też się umówić na skan 3D, ale w tej sytuacji bez problemu możecie zająć się tym sami. Później odsyłacie te wyciski i dostajecie plan leczenia. Nakładki wymieniam co 2 tygodnie. One może są takie niepozorne, delikatne, ale to jest super solidny, mocny materiał i ja widzę bardzo dużą różnicę. Naprawdę, jestem już na 5. etapie, a wygląda to moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze. Ja te nakładki noszę 22 godziny dziennie, zdejmuję je tylko do jedzenia i do nagrywania. Teraz je założę, bo właśnie zjedliśmy i umyłam zęby. Jestem naprawdę super, super zadowolona, bo dla mnie najważniejsze było, żeby nie mieć drutów. Chciałam mieć ten komfort, że w każdej chwili mogę te nakładki zdjąć. Jeżeli nawet Wy macie jakiś super ważny event w swoim życiu, chociażby ślub, to zawsze można te nakładki zdjąć i nie przerywać leczenia. Teraz jestem w domu, więc akurat taki zestaw nie jest mi zupełnie potrzebny, natomiast jest dołączona taka fajna kosmetyczka, która towarzyszy mi wszędzie. Kiedy jeszcze parę tygodni temu mieliśmy normalne życie i mogliśmy bez problemu wszędzie wychodzić, gdzie tylko mieliśmy ochotę. Ta kosmetyczka jest bardzo fajna, oprócz tego, że ja uwielbiam kosmetyczki, to już wiecie, to ma takie dwie przegródki. Jest plastikowa, łatwo można ją wyczyścić. I z jednej strony, w tej jednej przegródce mam zawsze pastę i szczotkę, no bo kiedy już coś zjem, to zdejmuję te nakładki, zjem, myję zęby i z powrotem je nakładam, a z drugiej strony jest taka fajna, długa przegródka na nasze nakładki również. Jest nieodzownym elementem u mnie, ponieważ jest to taka skrytka na nasze nakładki, pudełeczko. Nie możecie nic innego pić oprócz wody, bo kawa, herbata, wszystko inne zabarwią te nakładki, a chodzi o to, żeby one były tak de facto niewidoczne. I takie są niewidoczne. No i ja staram się oczywiście o nie bardzo dbać, żeby nic mi tutaj się nie zabarwiło. I noszę je cały czas. W każdej chwili mogę je wyjąć, tak jak mówię, co jest dla mnie bardzo istotne. No i widzę tą różnicę. Ja już jestem na 5. etapie, a moim zdaniem jest ogromna zmiana. Ja ją widzę, jeżeli sięgniecie do moich starych filmów, to na pewno też ją zauważycie, chyba że oglądacie mnie na bieżąco i już to widzicie. Oczywiście to jest bardzo indywidualna sprawa, musicie wejść na stronę. Ja nie mam takiej bardzo, bardzo dużej wady, ale myślę, że wadę, którą można bez problemu skorygować i też jest delikatna wada zgryzu. Paradoksalnie, co mnie bardzo zaskoczyło, jak noszę te nakładki, to największy dyskomfort czułam na dole, bo zawsze mam przekonana, że tutaj będzie mnie jakoś tak ciągnąć. To nie jest taki super mocny dyskomfort, ale dzięki temu, że czuję to leczenie, to mam wrażenie, że działa, no i tak jest. Zachęcam Was, żebyście sobie weszli na stronę i zobaczyli, jak to wygląda, lub na ten mój filmik instruktażowy. Też na pewno zobaczycie dużą różnicę sprzed początku mojego leczenia, a dziś. A jeszcze przede mną trochę tych etapów. Podchodzę bardzo sumiennie do tego leczenia. I tak jak mówię, myślę, że to jest idealna opcja teraz, kiedy siedzimy w domu. Możemy bez problemu leczyć się zdalnie. Jestem w stałym kontakcie ze swoim lekarzem. Kiedy tylko potrzebuję, mogę się do niego zwrócić. Jest wszystko pod kontrolą, o to się nie musicie martwić. No i można je w każdej chwili zdjąć. Więc cieszę się, uważam, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Teraz je założę i sami ocenicie, jak to wygląda. Błyskawicznie to się zakłada, bez problemu żadnego. Teraz dół. I już. Poza tym, że słychać, jak trochę może inaczej mówię, to praktycznie w ogóle ich nie widać. W każdej chwili mogę je zdjąć, co dla mnie jest super istotne. Mogę jeść to, co chcę, kiedy chcę, bo w tych drutach niestety nie możecie wszystkiego jeść. Musicie bardzo
uważać na niektóre produkty, nie możecie rzucić gumy, jakiś tam ostrych rzeczy, to się wam odkleja, odczepia, zahacza, musicie chodzić na wizyty, są dodatkowe pieniądze, bo przecież każda wizyta kosztuje, to jest też wasz czas, a tutaj w zasadzie tylko co 2 tygodnie wymieniacie nakładki i macie z głowy. Te nakładki dostajecie już po tym, jak odsyłacie swój wycisk i dostajecie od Smileation cały zestaw, dostajecie nakładki na cały proces. Widzę u siebie ten efekt naprawdę bardzo wyraźnie, ale też dlatego, że ja podchodzę bardzo sumiennie do tego leczenia. Naprawdę noszę je te 22 godziny dziennie. Zadedykowana jestem dość mocno, jeżeli chodzi o ten proces i dlatego ten efekt jest taki, jaki jest. Jeżeli nie będziecie tego przestrzegać tak, jak jest to wam zalecane, no to niestety, ale takiego efektu nie osiągniecie, także trzeba te nakładki nosić, ale ja wolę tak niż mieć druty i w każdej chwili je zjąć, kiedy potrzebuję. Myślę, że to jest bardzo fajny też sposób na to, żeby nie podjadać, bo tak naprawdę zdejmujemy je tylko do jedzenia, więc można nawet trochę schudnąć. Serdecznie was zapraszam na stronę, zostawiam wam linka, żebyście sami mogli wejść i wszystko zobaczyć, zostawiam wam też filmik instruktażowy i oczywiście, jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Czy na koniec chciałam wam pokazać najnowsze pudełko Be Glossy, które do mnie przyszło notabene przed świętami. No dopiero teraz je otwieram. Zostań w domu, Be Glossy, zostań w domu. No i zobaczmy, co tutaj mamy. O, jak fajnie! Ja chciałam sobie zrobić takie domowe spa. Maseczka, spirulinowe nawilżenie, algowa maska głęboko nawilżająca, peel off, fajnie, lubię takie rzeczy. Do tego mamy szampon w kostce, o pamiętam, że z Lasha był taki szampon w kostce, ale nigdy go nie miałam, więc chętnie spróbuję. A Biowax ma całkiem spoko produkty do włosów. Co tutaj mamy? Cherry Blossom and Mask. O, o, super. Perfumowane mleczko do ciała. Bardzo ładnie pachnie, tak świeżo, kobieco. Schwarzkopf Gliss. Maska Protein Plus z masłem shea. Superowo. Oraz mamy tutaj Long Lasting Makeup z Belle. Pamiętam, że miałam kiedyś puder z Belle i on mi się świetnie sprawdzał i nie mogę go do dzisiaj znaleźć. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Taki puder w kamieniu. I bronzer, też rozświetlacz miałam z Bella. Całkiem fajne kosmetyki. Także będziemy testować. I dam wam znać, zostawię wam linka pod spodem, żebyście sobie mogli wejść na stronę Be Glossy. I to tyle, kochani, na dziś. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki, pa, pa.